Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Carlsen, Magnus Carlsen jest niesamowitym szachistą. Mam wrażenie, że on już właśnie nie gra w szachy, tylko bawi się ze swoimi zawodnikami. Bardzo rzadko zdarzają mu się potknięcia, co jest ewenementem. Niesamowita jego gra, taki luz w tej grze i cały czas myślę, że presja swoją osobą wywiera tę presję na przeciwnikach, aczkolwiek nie do końca może być to też prawda. Niektórzy pewnie w mniejszym stopniu już się obawiają Magnusa, ale wiedzą, że jego ruchy, jego gra jest niesamowita. Przedstawię dwie partie z turnieju finałowego z cyklu Meltwater Champions Chess Tour, gdzie gra m.in. Jan Krzysztof Duda. I co ciekawe, dziś mamy 20 listopada i właśnie w tym dniu również będzie mecz pomiędzy Janem Krzysztofem Dudą a Magnusem Carlsenem. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. A teraz przedstawię partię z Pragnanandą, bardzo młodym hinduskim arcymistrzem. Też niesamowity zawodnik. Przejdźmy do rzeczy. Otóż młody tutaj Hindus zagrał E4, Magnus zagrał C6, D4, D5, E5, czyli obrona karokan, wariant zamknięty, goniec F5, H4. Sprytny ruch. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, po co jest to posunięcie, to od razu powiem, że na przykład po takim zagraniu jak H6 możemy nadziać się na taki ruch jak G4. Znaczy, to nie jest jeszcze nic złego, ale na przykład po jakimś tam odejściu teoretycznie naturalnym, po takim ruchu myślę, że czarne mają spore problemy rozwojowe, jeżeli ktoś się nie orientuje w pozycji. Poza tym jeszcze, znaczy chodzi tutaj o to, przepraszam, chodzi tutaj o to, że w tym ruchu jak wybijemy, to po prostu białe grają bardzo swobodnie. Tutaj skoczek broni, słabe pola i tak dalej. Warto się zagłębić w te pozycje. Aczkolwiek jeszcze jest tutaj pewnego rodzaju pułapka. No jeżeli na przykład zagramy posunięcie E6, no to możemy napotkać ruch G4, no i po takich ruchach okazuje się, że tracimy gońca, więc bardzo trzeba uważać. W partii poszło H5, najlepsza odpowiedź na H4. Jeżeli ktoś gra obronę karokan, to się na pewno orientuje. Goniec D3, wybicie, posunięcie E6. No i można by powiedzieć, że to jest takie trochę lepsza obrona francuska, dlatego że nie ma gońca biało-polowego. Problem z tym gońcem jest rozwiązany, już są gońce wymienione. Skoczek zagrał na F3, hetman dał szacha, tutaj skoczek na D7 i bardzo często zagrywa się taki ruch jak hetman A6, książkowe posunięcie. Magnus jednak tak nie gra. Magnus gra skoczek H6, cały czas to są wszystko ruchy dobre. Roszada ze strony białych, skoczek F5, wszedł sobie bardzo fajnie i aktywnie do centrum, tutaj patrząc na te piony. Skoczek B3, no i właśnie tak jak już mówiłem, hetman A6 jest takim częstym gościem w tym układzie, ale hetman B5 również się gra i Magnus w ten sposób to robi. W tej sytuacji, jeżeli tutaj hetman by wybił, to szybko wybijamy pionkiem, bardzo łatwo wchodzi skoczek, ten pionek zawsze podważy pionka C3, który chciałby bronić pola D4, więc myślę, że czarnymi tutaj bardzo swobodnie sobie gramy, bez żadnych problemów i kompleksów. W tej sytuacji jednak Pragnananda zagrał hetman na D1, Magnus C5. Zobaczcie, że czarne nie boją się w ogóle tego, że wymienią gońca na C5. Wymiana nastąpiła, czyli typowy ruch, który walczy o centrum. A4, odpędzenie hetmana, hetman C6. No i skoczek zbił, hetman zbił. Tutaj oddanie tego gońca za skoczka nie jest złe. To jest wszystko dobra pozycja. Zwróćmy uwagę, gdzie ten goniec ma tak naprawdę grać. Oczywiście mógłby przez B3, goniec A3. Tu się czarne tego absolutnie nie boją. Cały czas w zanadrzu jest wyprowadzenie skoczka, wieża na C8, czasami po prostu czarny nie zrobił roszady i tyle. Zostało zagrane C3, skoczek C6, wieża E1, wieża D8, ruch ciekawy, dlatego że przygotowuje posunięcie D5, żeby uderzyć w centrum. Goniec zagrał na G5 na wieżę, wieża D7 oczywiście, tutaj wieża C1. No i pytanie, co dalej? Otóż zobaczcie, wieża C1 jest zagrane teoretycznie po to, żeby nie było ruchu D4, bo tutaj jest bicie, jest atak na hetmana. A co gra Magnus? A Magnus gra D4, właśnie gra D4. Cały myk polega na tym, że jak białe by wybiły na D4, to hetman B4. To jest niesamowita umiejętność szachisty, żeby w odpowiednim momencie oddać pionka za inicjatywę, za możliwość aktywnej gry. I hetman tu się bardzo dobrze czuje, patrząc na piona. Roszada w zanadrzu. Myślę, że ten pionek D4 jest w stanie zginąć po prostu w pewnym momencie, bo skoczek tutaj bardzo mocno z drugim skoczkiem atakują ten punkt i oraz wieża. W tej sytuacji jednak Prag zagrał B4, hetman B6, B5 nastąpiło
i pionek zbił na c3 z tempem. Oczywiście to się wszystko zgadza, hetman musiał uciec i skoczek zagrał na e7. Okazuje się, że ten skoczek będzie miał świetną placówkę na polu d5. Wieża zbiła na c3, no i w końcu roszada. Oczywiście po wybiciu tutaj gońcem na e7 możemy wybić wieżą, możemy wybić skoczkiem. To jest cały czas równa w materiale, ale jednak jakbyśmy przeszli do końcówki, no to myślę, że czarne są takie troszeczkę lepsze ze względu, że mają niżej ustawione pionki, a wyżej ustawione pionki białych. Łatwiej jest po prostu atakować. Hetman zagrał na c2. Skoczek d5 na wieżę, wieża c4. Tutaj wieża C7, próba wymiany właśnie, co się udaje, wieża z F na C8, wymiana, hetman D1, nic się nie dzieje wielkiego, hetman D4. No i można tutaj powiedzieć swobodnie, że ta pozycja już jest bardzo przyjemna czarnymi. Pasek tutaj nam pokazuje 0,9 dla czarnych, więc jest dobrze. Magnus, grając bardzo proste posunięcia, nie wysilając się jakoś szczególnie, no dostał dobrą pozycję, no i to jest właśnie ten aspekt mistrza świata, ten niesamowity talent. No, dużo by dobrego mówić o Magnusie. Hetman zbił pionka, no i cały czas, zobaczcie, niektórzy z nas by pewnie spanikowali. Hetman nam zbił pionka na skrzydle, tutaj wjeżdża na króla zaraz. Nic się nie dzieje, cały czas jest w porządku, jest pod kontrolą. Hetman zbił na A4 tego pionka, skoczek wszedł na A4, hetman wziął kolejnego pionka. Magnus przygotował dwa wolne piony do marszu. Oczywiście, to nie jest tak, że te pionki teraz będą maszerować i partia się kończy, absolutnie nie, bo tutaj te figury jednak stwarzają pewne zagrożenie na czarnego króla. Wieża zagrała na D1, no i teraz Magnus, no niestety zagrywa źle, ale nie wypuszcza przewagi, wieża D, znaczy nie wypuszcza, inaczej, wyrównuje pozycję po wieża D7 według silnika. Tak z prostego założenia widać, że wieża D7 jest takim ruchem troszeczkę pasywnym, aktywnie można by było po prostu zagrać wieża C4, tu się wszystko dobrze trzyma, atakujemy po prostu skoczka i gramy aktywnie. Łatwo się oczywiście mówi podczas analizy, trudniej się gra, no ale wieża D7, hetman G4, widzimy, że prawdopodobnie planuje goniec F6 albo skoczek F6, bo tutaj król jest na związaniu teoretycznie, no i nasz piękny polski ruch, król F8, teraz gra Magnus, ale hetman H5 i trzeba wrócić. Hetman wrócił, widać, że chce remis, słusznie, słuszna ocena, no ale wiadomo, Magnus nie będzie brał remisu, gra do końca, skoczek B4, skoczek B6, przepraszam. No i w tej sytuacji tutaj jakby Prak na przykład odszedł sobie wieżą spokojnie, pozycja byłaby koło równości, ale to się łatwo mówi, gdy są dwa wolne pionki, ciężko to ocenić. Co zagrywa Hindus? Hindus mianowicie zagrywa goniec F6. Wygląda to na posunięcie bardzo, bardzo dobre, niestety jest to ruch, przegrywający. Jak widać po pasku, czarny pasek zrobił się na minus 5. Wieża wybiła na D1 w tym momencie i skoczek zagrał na D7. Bardzo dobrze zagrał Magnus. Jeżeli by tutaj czarne zbiły od razu gońca, nastąpiłby ruch hetman D8, król G7 i po wybiciu tutaj król H7 i po skoczku. To jest dosyć forsowny wariant. Hetman by wszedł. Wydawałoby się, że białe wygrywają. Oczywiście nie wygrywają, bo tu król spokojnie ucieka przez E5, ale takie ruchy, no Magnus sobie raczej by na coś takiego nie pozwolił. I tutaj skoczek F3, powiedzmy król C3, hetman A1. Ta pozycja mogłaby się skończyć remisem, wiecznym szachem. Bardzo niestandardowa pozycja, trzeba bardzo uważać czarnymi również. No i cóż, myślę, że tutaj Prak dałby radę zremisować, ale Magnus grał oczywiście dokładniej, mianowicie skoczek D7, czyli podważenie tego punktu, tutaj hetman na C1, no i hetman C6 właśnie z opcją tutaj wymiany ataku też na skoczka, hetman F4 i Magnus przeliczył sobie, przeliczył i wziął gońca na F6. Dobre wzięcie oczywiście, tutaj zbicie pionkiem nastąpiło, król H7. Można cały czas powiedzieć, że król ma problem, ale skoczek jest bardzo dobrym obrońcą. Skoczek również jest dobrym obrońcą. Te punkty są no fajnie bronione. Tutaj król jest teoretycznie, znaczy tu jest bezpieczny. Hetman G4, no grożą jakieś tutaj wjazdy. Hetman dał szacha tutaj i hetman H6. Do obrony wrócił hetman, wygląda to bardzo dobrze. Skoczek G5, król G8. No, też widzimy teraz, że skoczek E6 z szachem. Tutaj skoczek wisi, ale to się nie przejmujemy, bo hetman G6, hetman C4, wzięcie nastąpiło, tutaj bicie i hetman F7. Bardzo dobry ruch, hetman wziął skoczka i skoczek F6. Również niestandardowa pozycja,
Bardzo, ale dzięki tym dwóm pionkom pozycja czarnych jest po prostu wygrana. G4 nastąpiło, skoczek D5. Dobra koordynacja tutaj skoczka z hetmanem gwarantuje zwycięstwo. Hetman G5, król H7, król wrócił na G1, A5 nastąpiło. Dlaczego by nie ruszać teraz pionkiem? Jest na to czas. Hetman D2, tutaj hetman E6 cały czas blisko. Też król nie może być wiecznie szachowany. Wzięcie piona nastąpiło, no i tutaj Magnus zbił na G4, bardzo już spokojnie to wygląda, hetman E4 z obroną, hetman skoczek F4, no i to jest zabójcza broń, tutaj w ogóle grozi mat na polu H1, nastąpił szach, król H6, hetman B6, król H5, jeszcze wyżej hetman dał szacha i hetman D5. W tej sytuacji Prak się poddał z prostego powodu, albo nastąpi wymiana hetmanów i to jest kompletnie wygrana pozycja czarnymi, albo tutaj czarne dadzą mata za chwilę na polu H1. No więc piękna partia, znaczy taka piękna, no normalna bym powiedział, bez żadnego wysiłku. Przejdźmy teraz do partii numer 2, gdzie Magnus grał białymi i rozpoczął ruchem B3. Cały czas gra z Pragiem, przypominam. Ruch B3, no oczywiście jest to ruch dozwolony, ale to jest traktowane chyba na zasadzie zabawy. Zobaczcie, co się działo. D5, goniec B2, skoczek F6, skoczek F3, C5. Czarne bez żadnego problemu rozwiną się w debiucie, nie będą miały żadnego problemu w debiucie. Zresztą na tym poziomie rzadko kiedy jest problem w debiucie, ale bardzo swobodna gra figurami tutaj ze strony czarnych. Magnus gra bardzo symetrycznie, bardzo proste też ruchy wykonuje. Tutaj panowie wyprowadzili swoje figury. B6, roszada, nic się nie dzieje, absolutnie. Bardzo prosty sposób, te wszystkie figury są wyprowadzane. Goniec E2 wrócił, żeby przejść na F3. Zresztą w meczu czteropartiowym też jest tak, że nie trzeba specjalnie ryzykować. Zobaczcie, że Magnus gra sobie naprawdę równą pozycję. Skoczek E4, goniec, skoczek wjechał, hetman C2. Absolutnie też tutaj podpowiadam, żeby nie bić tak po prostu gońcem na skoczka na E4, bo goniec po prostu jest dobrym obrońcą. Ten goniec miałby fantastyczne perspektywy bez tego gońca F3. Hetman C2, tutaj wieża C8, zobaczcie A4, hetman, goniec zagrał na D5. Zobaczcie, ta pozycja, jaka śmieszna w ogóle pozycja. Gońce w centrum, skoczki w centrum, wszystko jest ustawione bardzo równo. Gramy sobie dalej. Wyprowadzenie wież. Magnus oczywiście zszedł tutaj z tego ataku. Wieże weszły sobie też na wolne linie. Prosta gra. Skoczek H7. No i tutaj się oczywiście zaczynają pewne manewry, no bo coś trzeba robić. Magnus teraz zbił. Ten ruch według silnika, no może najlepszy nie jest, ale Magnus jest najlepszy i zbił na E4. Skoczek B5. Skoczki sobie pograły w ten sposób. Wyszedł tutaj pewnie mistrz świata z założenia, że skoczki stoją dobrze, wymienimy wieżę, goniec się otwiera, nic nie grozi królowi, bo zawsze jest posunięcie F3. Hetman G5, właśnie F3 nastąpiło, wymiana. Goniec D5, goniec D4, próba wymiany, co się udaje i pionek wybił. Co ciekawe, wybił pionek, tu się wszystko trzyma. Skoczek F6, ten skoczek też nie ma perspektyw, pozycja jest totalnie równa. Skoczek zbił na B6. No wygląda groźnie oczywiście tutaj, że białe wzięły tego pionka z atakiem na wieżę i gońca, ale ja zawsze powtarzam, inicjatywa, inicjatywa, inicjatywa. Tutaj Prak ma bardzo dobrą pozycję, moi drodzy. Wieża C1 wleciała i taki manewr jak skoczek H5, skoczek F4 grożą bardzo duże nieprzyjemności. Skoczek C4 wrócił, skoczek właśnie na H5, wybicie, król F2. No właśnie, goniec zbił na C4, dobry ruch, tutaj zostało to wzięte, no i hetman B2. I teraz, moi drodzy, w tej pozycji robi się problem białymi, dlatego że jak król pozostanie na F1 albo na G1, to wchodzi skoczek na F4 i można powiedzieć, że tutaj białe muszą się praktycznie poddać, bo jest bardzo źle. Ale król zagrał na E3 i Prak zbił na G2. Pozycja jest lepsza czarnymi, zdecydowanie. Minus 1,5, hetman tutaj też atakuje, zawsze jakiś szach, wzięcie pionka. No cóż, białymi nie jest kolorowo. Magnus jednak zagrywa D5, najlepszy ruch w pozycji, czyli próbuje coś tutaj otwierać, skoczek może wróci. Hetman dał szacha. Król D3, hetman dał znowu szacha. Prak może zbyt mało odważnie zagrał, ale bardzo trudno policzyć pewnie takie posunięcie jak bicie na H2 i posunięcie D6. Ten pionek jest uciekający, no ale tu się wszystko zgadza. Tutaj skoczek wchodzi na F4. Przypuśćmy, że król na C3 nastąpiłby szach. Król powiedzmy na D3, hetman G1 i tutaj jest męczarnia dla tego króla. No ale to się bardzo łatwo mówi.
Jeżeli taki pionek jest uciekający, to bardzo trudno pewnie taką decyzję w partii podjąć. Hetman dał szacha, tutaj król e3, hetman dał szacha, król d3. Kolejny szach nastąpił, król d2. No i Prag niestety się bardzo teraz myli. Zanim pokażę tą pomyłkę, to powiem, co należało grać. Prawdopodobnie hetman b2, król d1, hetman b1 z remisem. Tak po prostu. Czarne powinny wziąć remis, ale ciężko taki remis wziąć, jeżeli wiedzą tutaj czarne, że miały lepiej. Czuł to na pewno młody zawodnik z Indii. Nastąpiło bicie. Ten ruch jest niestety przegrywający. Pytanie do Was, dlaczego? Dlaczego ten ruch jest przegrywający? Otóż nastąpił szach na c8, król h7 i hetman c2. Wymiana hetmanów, niestety, można powiedzieć, że więcej pionów tutaj też mają jednego pionka więcej czarne, ale po wymianie to tutaj gwarancja tych dwóch pionków przeciwko jednemu jest bardzo duża. Król zagrał na g6, b4 nastąpiło, bardzo szybki, odważny ruch, bicie i pionek a5 zasuwa. Skoczek wraca, pionek zasuwa, skoczek wraca, pionek zasuwa, skoczek wraca. No jest obrona oczywiście, zwróćmy teraz uwagę, że czarne mają dwa pionki więcej, ale mają kompletnie przegraną pozycję. Król b3, prosty plan, król f6, bicie, skoczek a8, król c5. Właśnie aktywność króla tutaj gwarantuje zwycięstwo. Król e7, król c6. Nastąpił król d8, król b7 i już ten skoczek jest do wzięcia, nastąpiło f6. I co ciekawe, moi drodzy, w tej sytuacji Magnus Carlsen nie zbił tego skoczka. Zbicie skoczka wygrywa również, Magnus wrócił królem, chciał zagrać po prostu bezpiecznie. Przeliczył sobie, że wróci królem i też wygra, ale sprawdźmy, co by było po biciu, bo to jest bardzo ciekawe, dlatego że król zagrywa na c8 i nie jesteśmy teoretycznie w stanie tutaj skoczkiem wypędzić króla z tego pola c7, z c7 i z c8. Skoczek nie jest w stanie z tych pól tego króla wygonić, więc król stoi w pacie, ale mogłoby nastąpić tak. f4, pionek do góry, tutaj jest cały czas pilnowany pionek, g5, skoczek mógłby dać szacha, król c7 i bardzo dobre posunięcie, skoczek e8, król c8 i teraz jeszcze lepszy ruch ze strony czarnych, ze strony białych mógłby nastąpić, mianowicie f5. Ruch bardzo ważny, dlatego że ten pionek potem będzie wolny. I przypuśćmy, że po d4 skoczek by zbił, d3, skoczek e4. Skoczek wraca, pilnuje pola d2. Ten pionek sobie idzie do pola przemiany. Król jak pójdzie w tę stronę, to królem idziemy i doprowadzamy do kolejnego pionka, do hetmana. Więc tutaj białe by wygrały spokojnie. Jednak Magnus wrócił królem. H5 nastąpiło. Król wziął pionka. Wiadomo, że tutaj białe czują się bardzo bezpiecznie. Król D7. Król C5 wrócił. Tutaj cały czas blokada tych dwóch pól dla skoczka. Jednak trzy pionki na dwa przełomy można robić. Nastąpiło właśnie G5. Król wrócił na D5. G4. Bicie, bicie, król e4. Król zajmuje się właśnie tymi pionkami, stara się, król c6, skoczek wrócił, król b7, no i teraz król zagrał na f5. Co ciekawe, ta pozycja jest już teoretycznie remisowa, ale należałoby zagrać bardzo trudne posunięcie, bardzo trudne. Ja nie jestem w stanie nawet sobie wyobrazić, że człowiek jest coś takiego w stanie wykonać. G3. O co w ogóle w tym posunięciu chodzi? Moi drodzy, po wybiciu po prostu w dalszych komplikacjach, znaczy teoretycznie to jeszcze może być wygrana białymi, ale jest duża szansa, że może być remis. Skoczek B6 i tego pionka jest po prostu może łatwiej złapać. To bardzo trudne, bardzo trudne. A po na przykład takim ruchu i powiedzmy takim posunięciu, no skoczek wraca na B6, znaczy tutaj G2 jeszcze, skoczek E2 i skoczek B6 i możliwe, że tutaj czarne to remisują. Bardzo trudne, mega piekielnie, uważam, najwyższy level. Ja się w to nie zagłębiałem, mega trudna końcówka. Co gra Prag? Skoczek na C7, król zbił, co jest ważne, wzięcie tego pionka jest ważniejsze, bo ten się robi wolny. Skoczek E6, król wrócił, skoczek na D4, król E4, skoczek E6, tutaj H4, skoczek G7, no i skoczek zagrał na G4, broniąc cały czas swojego pionka. Król A8 musi być przyklejony, król F4, król B7, król G4, tutaj król A8. No oczywiście nie możemy zagrać w ten sposób, bo ta pozycja mogłaby się skończyć po prostu remisem. Skoczek D6, król wziął, no i skoczek F5. Trzeba tego skoczka oczywiście stąd wygonić. Skoczek zagrał na E6, H5, król
podszedł, h6, tutaj skoczek f8, skoczek d4, no i skoczek na h7, król f5, no i król się po prostu bardzo szybko zbliża. Król c5, król zagrał na g6, policzone wszystko, że jak tu jest wybicie, to tu jest wybicie i białe są szybsze. Skoczek g5, król f6, no i po tych posunięciach tutaj Prak się poddał. No cóż, jakby to ocenić? No Magnus naprawdę się bawi, może nie gra tutaj, nie grał tutaj w tej partii jakichś rewelacyjnych, supermocnych szachów, ale wystarczająco, żeby wygrywać mecze. No i to jest coś niesamowitego, gdyż Magnus Carlsen po prostu zamiata praktycznie każdego w każdym meczu. Zobaczymy, jak sobie poradzi z Jankiem, albo jak sobie Janek poradzi z Magnusem. Jestem bardzo ciekawy, dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.